Ej, dobra. No to lecimy dalej. Mapa. Nie, to nie ma. Dobra, już wystarczy. Tak, wiem, mam inteligencję, ale no... Usilnie staram się sobie przypomnieć... A, tam! Jakoś tam, chyba. Zresztą teraz się przekonam. Niektórzy nie... Jeśli myślisz uważać na to, co... Chyba już minął dzień. Jeśli myślisz, że... Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo! 3 sztuki mroku północy, tylko nie wypal wszystkiego naraz! Te... Dobra. Szkoda, że manę się dostaje, bo leży tylko raz, kiedy się wypali ten... skręt. Na nikt. Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Cholera. Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra. Nie powinieneś wierzyć. Cóż, jeśli tak uważasz. Potrzebuję zaklęcia snu. Nie mam od kogo go kupić, hura. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Czas na drogę powrotną do starego obozu. Chyba, że tutaj będzie jeszcze jakiś guru, który... będzie się ze mną gadać. Dobra. Może sprawdzić Lares? Nie pamiętam nigdy, jak się on nazywa. Może w razie będzie w stanie mi... Będzie w stanie mi pomóc z zdobyciem zwoju. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ale nie chciałbym. Nie powinieneś wierzyć. Nie. Niech śniący macie w swojej opiece. Nie. Tylko zachowaj to dla siebie. Okej, trudno. Wracamy do starego obozu. Jeżeli troszkę jeszcze podbuduję sobie siłę i zdolności łucznicze, to powinna sobie tam poradzić. W sumie zdolności łucznicze nie są mi potrzebne. Kradzież kieszonkowa mi się bardziej przyda. Wracamy do starego obozu. Teoretycznie mógłbym powiedzieć Torosowi, że jestem gotów, by zostać cieniem i załatwić test zaufania. Aczkolwiek wpierw jeszcze wypadałoby skoczyć do nowego obozu i tam się... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Pewnie ma... Dogadać z poszczególnymi osobami. W czym dogadać w bardzo dużym cudzysłowie. Nie wiem, czy to już pamiętam, ale bodajże trzeba tam po prostu sprać parę ludzi, żeby nauczyli się szacunku, co brzmi bardzo kretyńsko, ale cóż. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Musi być
Hej, stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Jeśli myślisz, że... Całe szczęście. Woohoo. Najlepsze wieści od dawien dawna. To się już więcej nie powtórzy. Powiedziałeś, że mogę dostać tylko... Dobra. Kradzież kieszonkowa. Moment, najpierw kradzież kieszonkowa. I trochę zwinności, i trochę siły. To będzie optymalne. Czego może to z... Ciekawe, że można wrzucić na razu na drugi poziom. Moment. Aż to sprawdzę. Zapis... Trójka. Trójkę! Weź trójkę, pan. Czek to... Chciałbym zostać mistrzem kieszonkowców. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Czyli jednak. Dobra, no taka jako, że... Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Nie ma o czym mówić. Nie będzie z ciebie złodzieja, dopóki nie nauczysz się sk... Czyli muszę pójść... Nauczyć się skradać najpierw do Kalworna, który znajduje się w drodze do nowego obozu. Czeka mi kolejna długa podróż. Ale tutaj jest wieżyczka, w której bodajże jest coś interesującego, okej. Skrzynia. Prawo, lewo, lewo. Wytrych, światopór. Aha, ruda. Strzały. No, spoko. No cóż. A tam co jest, proszę bardzo? Zębacze. Jeżeli do mnie dotkną, to mnie zarżną, ale... Trzeba na chwilę iść. Musimy sobie być tak, żeby w jednym miejscu. A... Gdzie on nalał? Nie widzę go. Nie widzę ich. Gdzie one poszły? A! Dobra. Podprowadzę do Aidana. Zobaczmy, co się stanie. Zaginęły. No cóż, w takim wypadku sprawdzę, co było z tyłu za nimi. Jaskinia. Brzmi ciekawie. O, zwój. Co to za zwój? Bryła lodu. Stos czaszek, słodko. Troszki chleb. I co, psianka? Psianka. Dobra, no to... Zawsze coś. Szkoda, że nie dało mi się zrobić jajo tych zębaczy, ale... Nie będę narzekał. Ja nie chciałem! Naprawdę, żartowałem! Zostaw mnie! Aaaaaah!
O tym była mowa. Dokładnie o tym była mowa. Ej. Zębacze są szybsi niż gracz, więc ciężko przed nimi się ucieka. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. O! Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradanie się. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu przeciwnika. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz, no i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. No, dobra. Więc dałem wszystkie punkty umiejętności obecnie dostępne. Poza jednym, że mi został. Chyba, że zahansuję na manę. Spróbuję sprawić chrząszcza. Oh yeah! No. Tym jakoś sięgam do chrząszczy. Żeby broń nie miała dostatecznego zasięgu, żeby zabić chrząszcza, to jest po prostu śmieszne. No ale cóż. Taka mechanika. Dobra, trzeba szybko zapisać grę. I tam dalej są bodajże krzepicy, których jeszcze nikt nie zabił. Wobec czego będę tym, który jako pierwszy podejmie się tego zadań. Tylko najpierw muszę tam dotrzeć. Ja porozumiem jeszcze wilka. Tak. Zobaczymy, czy dam mu radę. No. Całkiem nieźle. Szkoda, że strzał nie można odzyskiwać ze zwłok. Gdzieś jakich, że można było, nawet nie pamiętam jaki. Na przykład 21 sztuk strzał. A jeden na pewno ma więcej, ale... A... Okej. Okay. Zobaczymy, czy jest przywiązany do tej skrzynki. Nie jest. To było zaglęcie światła, co? Nie, uzdrowienie. O. A jedna mi podostrzała, dziękuję. Mi się przyda. A teraz trzeba się udać dalej do obozu. Ostatnie miejsce muszę zaplusować tak naprawdę, żeby móc się dołączyć do wtedy już dowolnego miejsca. Zastanawiam się nad tym, do kogo faktycznie chcę się dołączyć, jak już będę miał opcję. Plomb. Dobra. Ponieważ ci krzepicy to wredne insekty, trzeba zrobić grę. Cicho. Tutaj. Ej no, ignoruje mnie. Tak nie przestał. Masz. Dobra. Pozbyłem się już tego. No dobra, przeżyłem, więc mogę uznać dzisiejszy dzień za udany. Ale zostały mi jeszcze ścierwojady, które na szczęście mam już naszczała. Ah!
Dobra. Teraz i tutaj jeszcze są jaszczury. Nie wiem, czy mogę już z nimi normalnie zawalczyć, nie jestem tego taki pewien. Szczególnie z tym poziomem HP, który obecnie prezentuję sobą. Okej, odblokowałem się. W sumie chyba mam jakieś pieczone mięcho. Tak, mam pieczone mięcho. Nom, nom. Nie ma? Pusto? Ciekawe. A co to jest? Co tam? Mieszacz. Ja coś goście. Pójdę sobie z nimi pogadać. Czego tu do cholery szukasz? Bardzo bezpośredni gościu. Wracaj, tchórzu! No, jestem. Wow. Ma już dość. Wiem, że mają dość. Teraz już wiesz, czego tutaj szukam. Rozruby. Co to za łuk? Słabszy niż mój, ale tak go wezmę. Ledwo to przeżyłem. Jeszcze pożałujesz. Pewnie. Szukasz kłopotów? Dobra, skoro usunąłem już tego typa, to ja mogę pogadać z tymi, co już są w środku. Chyba, że będą też chcieli walczyć, no to... Daj mi to, czego tak bardzo pragnął. Spadaj! To było bardzo niekulturalne. Schodź. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! To sprawię. Tutaj była miksturka, więc ją wezmę. Spadaj! Kolejna osoba, której trzeba nauczyć pokory! Nie to, to. Jeszcze pożałujesz. Sprawię. Spokojnie, bez nerwów, wygrałeś. Czego tu do cholery szukasz? Spokojnie, ma już dość. Już jeszcze go szukam. No kurde, mu trzeba dwa razy gościej powtarzać, co za debil. Ja mam ćwiekowana maczuga. Ciekawe, czy jest mocniejszy niż to, co już mam przy sobie. Podejrzewam, że z tymi gościami tu jest związany jest jakiś quest, ale... Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Bla, bla, bla. Słabszy niż żadok, jak widzę. Szkoda. Dobra, podjem. Jeszcze pożałujesz. I mogę ruszać do nowego obozu. O, tu są te jaszczury. No, however. O, tu jest jeszcze jakaś jaskinka. Bardzo chętnie się jej przyjrzę z bliska. A lewitujący napój? Dobra, niech będzie. No i tyle, dobra. Nie jestem zawiedziony, ale nie jestem też jakoś specjalnie zaszokowany tym, co odnalazłem. Zobaczymy, to dam radę jaszczurowi. Tam. No.
Mam sobie tyle rudy. Czasem się gdzie jeżdżą zamontowskie niewidzialne muły. Czy wyrabiają na drodze. Ewentualnie są niewidzialne spektralne muły. Przed wejściem do wozu wolę zapisać. W każdym razie z tego co widzę, sadzę już całkiem sążne obrażenia. To nie... Szkodniki. Ogólnie nowy obóz sprzyja silnym. Innymi słowy, jeżeli możesz tutaj kogoś poturbować, kto nie ma przyjaciół, robisz to, zabierasz wszystko co do niego należy i nikt ci nic z tego tytułu nie zrobi. Dobra, tutaj jest dość prosta kwestia do załatwienia. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Dobra, najpierw faktycznie załatwimy zadanie, które nam zlecił. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Dude, może i nie jestem najlepszy z matematyki, ale... jesteś w błędzie. Dobra, tak czy inaczej, trzeba się za to zabierać. Masz wodę. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. No i tyle. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. No i teraz trzeba oblecić wszystkich po kolei i każdemu dać wody. Później... można jeszcze wyciągnąć od Horacego nauki siły, że tak powiem. Bla, bla, bla. Aczkolwiek trzeba pogadać do tego z resztą zbieraczy. Piękny dzień! Przysyła mnie Lewus. O, gdzie... No właśnie. Pracujesz na polach ryżowych z własnej woli? Jasne. Lepsze to niż zostać zmuszonym do pracy przez oprychów ryżowego księcia. Rozumiem. Dobra, ta swoją sarację. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Ktoś mnie bardzo polubił. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniałem własnej siły. Kolonoskopia. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Oh well.
Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne, co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wiecz. Przysyła mnie Lewus. Przynoszę ci wodę. Dzięki, stary. W gębie mi już zasło. Dobra, po poznaniu historii Rufusa możemy ruszać dalej, żeby reszcie też wziąć trochę wody. W każdym razie widać już tutaj politykę tego. Lewusa. Przysyła mnie Lewus. Piękny dzień. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Wstępny. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękny dzień. I następny, etc., etc., etc. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopie. Macie jakiegoś przy... Cóż, teoretycznie na... Ja jestem wyjątkowy. Ja jestem wyjątkiem. Jestem tu od kilku lat. O. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Przysyła mnie Lewus. Mam dla ciebie trochę wody. Dzięki, chłopcze. No i poznaliśmy kolejnego ze skazańców. Poka. Na ile mi tu jeszcze zostało tej wody? Nie zostało mi już wody. W ogóle. Nic. A, jeszcze jedna woda. Dobra. Masz. O, dzięki.
pracuje. Jasne. Rozumiem.